Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, jeden z najlepszych aktorów młodego pokolenia. W sumie średniego. Bartosz Bielanie, witam Ciebie serdecznie. Głównym tematem naszej rozmowy będzie super produkcja, przez wielu określana KOS. Na początku zacznijmy od lżejszych pytań. Tadeusz Kościuszko, czy jednak inna postać? Bo jednak nie Tadeusz Kościuszko. Co nie Tadeusz Kościuszko? Może nie będziesz grał Tadeusza Kościuszki, chociaż czytałem, że powinieneś. Ja nie będę grał Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Kościuszko będzie grał Jacek Radziej. I powiedz mi, to jest autentyczna postać, czy to jest postać wymyślona przez scenarzystów? Jest absolutnie zmyślonym bohaterem. A Kościuszko pojawia się jako taka postać, która się wplątuje. Okej, bo już można powiedzieć, że rozpoczęłaś pracę na planie zdjęciowym, bo mnie jako młodego chłopaka zawsze kino historyczne kojarzyło się ze sztampą, z czymś takim postawionym na jakichś wysokich nutach, ale niepotrzebnie. Czy można powiedzieć, że KOS przełamie ten trend? Mam nadzieję, że w pewien sposób. No, też pojawią się na pewno jakieś wysokie nuty, bo pojawiają się duże emocje i dylematy, o czymś, co jest intensywne, co jest mocne, czy przeżywają bohaterowie. Ale z dużą humorą jest dance, które było zapisane w scenariuszu od samego początku. Nie szafowałbym tą superprodukcją. Dobra, czyli film historyczno-sensacyjny, dramatyczny, romantyczny. Film akcji, bym powiedział, bardziej western, tak mówię. Western kościuszkowski, taki pan taki wątek. Konie, strzelby, szable, ucieczki. Można powiedzieć o Twojej roli, że to jednak był sposób metodyczny, wcieleniowy, czy po prostu dostajesz scenariusz i chcesz zagrać to najlepiej? Że na przykład był plan zdjęciowy i Ty się cofnąłeś do 18-19 wiek i mówisz, i wiesz, wyrzuciłeś smartfon, w ogóle zero komunikacji. Wiesz, to mnie bardzo ciekawi. Wystarczająco męczące i uciążliwe w trakcie zdjęć, żebym miał to jeszcze kontynuować poprawnie. Wolę wrócić do domu, lubię ciepłą wannę, ciepłą prysznic. Zdecydowanie, nie ziemianka, nie szałasz, nie są twoje klimaty. Nie, jest, ale jak chcę, już wyjeżdżam, robię camping. Czy jakiś survival według Bartosza Bielenia? Tak, sobie... tak, ale nie wielokrotnie. Okej, dobra, powiedz mi, czy... Bo wiadomo, że wiele osób z statystycznych Kowalski kojarzy Cię przez pryzmat roli w Bożym Ciele. I tego nie uciekniesz. Uważam, że pewnie ta rola będzie z Tobą do końca życia. Pewnie Ci ją albo wytatuują, albo wyryją na nagrobku. Właśnie podchodzą do Ciebie ludzie, na przykład chcą się wyspowiadać. Były takie sytuacje. Szkoda, że ja bym powiedział, Bartku, chciałbym Ci się wyspowiadać, mój drogi imienniku. Jeśli masz taką potrzebę, to możesz. Spokojnie. Okej, dobra, to zaczynam. Powiedz mi, jak to jest pozostać artystą w czasach, gdzie zdominowanych przez media społecznościowe, że często działalność artystyczna jest dodatkiem do tego całego ja. Bo ty oddzielasz to, że mi powiedziesz, że ty jesteś trochę poza tym wszystkim i wielki szacunek za to. Nie wiem, ja staram się robić swoje. Mam swoje życie, prywatność. Lubię spokój, że to, co robię w pracy, to jest to, co robię. To jest moja wypowiedź. A to, co robię, to sobie. I robi to sobie, nie tylko sobie, jak również Wam bardzo dobrze. Zaryzykuję. Najlepsza aktor młodego pokolenia, Bartosz Bieleja. Mój imię, dzięki za rozmowę.